Witajcie kochani! Dzisiaj przyrządzimy kotleciki z kaszy jaglanej. Naszą bazą będzie właśnie kasza jaglana. Jest bardzo zdrowa i takie kotleciki naprawdę warto od czasu do czasu sobie zrobić. Jak się jest na diecie albo nie jest się na diecie, zależy, kto lubi takie smaki. Ja uwielbiam kaszę jaglaną, dlatego to już mam przygotowaną wcześniej. Na noc sobie ją zamoczyłam, dzisiaj ugotowałam i ją troszkę przegotowałam. Dlatego, żeby ona by miała już konsystencję taką klejącą, są tu dwie szklanki kaszy. Do tego sobie zaraz poddusimy cebulkę, do której dodam zetrę cukinię i dodam marcheweczkę. Tutaj marcheweczkę już jedną taką większą stawiam sobie na grubych oczkach i do tej naszej całej bazy smażącej się dodam, tutaj mam mrożony szpinak, który sobie jeszcze tak fajnie pokrajałam nożem. Mam też paprykę pokrajaną w kosteczkę drobną. I co? Do całości będziemy dodawać jajka. Ja przygotowałam sobie tutaj 4 jajka, ale jeśli będzie mi się wydawało, że jest mało klejąca ta konsystencja naszych kotletów, dodam jeszcze jedno, zobaczymy. Mam tutaj jeszcze przygotowany słonecznik namoczony, zaraz sobie go odcedzę. Ja lubię, jak coś jeszcze tam mi chrupie w kotlecikach. Jeśli Wam też taka opcja ze słonecznikiem się podoba, no to też możecie sobie śmiało go dodać. No to co? Cebulkę będę dusić na oleju kokosowym i będę sobie przyprawiała przyprawami suszone pomidory, sól, pieprz, pieprz ziołowy, curry. Wy możecie użyć takich jak lubicie, paprykę również, jakąś ostrą czy słodką. No to co? Zaczynamy! Do podduszonej cebulki dodaję marchewkę i chwilę duszę. Pamiętajcie posolić cebulkę. Do naszej marchewki dodaję cukinię, paprykę i nasz szpinak. Dosłownie chwilkę. Chwilkę podduszam, bo jednak nie chcę, żeby te warzywka mi się rozpadły, tylko jednak chcę, żeby w moich kotlecikach miały taką widoczną konsystencję. Dosłownie chwilę. Na tym etapie przyprawcie sobie troszkę już solą, pieprzem i jakimiś przyprawami. Resztę przypraw damy do kaszy. Mamy już tutaj uprażone nasze warzywka. Zaraz będziemy je właśnie dodawać do naszej kaszy jaglanej. Kolory piękne, ale tak jak mówiłam, nie przedusiłam, to tylko chwilkę się dusiły. I teraz troszkę się pobrudzę. Jedna łyżka mam tutaj, tego nie wymiesza. Ja muszę to dobrze wymieszać z kaszą. Kiedy już dobrze wymieszacie, spróbujcie. Moja masa jest dosyć dobrze doprawiona. Czuję ostrość pieprzu, innych przypraw jest dosyć słone. Dlatego teraz mogę dodać jajka. Mam tutaj 4 jajka. Pamiętajcie, takie kotleciki są bardzo zdrowe. Mam tutaj gałkownicę i gałkownicą będę sobie nakładała takie prasuszki na położoną pergaminem już
blaszkę. Widzicie? Fajnie. Wystarczy tylko później troszkę przycisnąć i fajne kotleciki wychodzą. Tych kotlecików, jak widzicie, wyjdzie mi sporo. Ale to dlatego, że mój mąż oczywiście wolałby mięsne, ale moja mama uwielbia takie kotlety. Siostra również. Dlatego jest ich dosyć dużo. A poza tym one i bardzo fajnie sprawdzą się na śniadanie, jak i na obiad z surówką. Dlatego też jest ich dosyć sporo. Już widzę, że będą na pewno dwie blachy. Także będzie pieczenie na dwa razy. Wy, tak jak mówię, możecie zrobić z o wiele mniejszej porcji. I wyjdą na pewno przepyszne. Wkładamy na co najmniej 40-50 minut do piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach. Kochani, nasze kotleciki się już upiekły. Widzicie, na wierzchu są rumiane, złociste. Piekłam je 60-70 minut, dlatego gdyż chciałam, żeby jednak były takie dobrze przypieczone. Zależy od piekarnika, sprawdzajcie. Moje są takie dosyć fajnie przypieczone. A zaraz spróbujemy naszych kotlecików. Jeszcze gorące. Bardzo fajne. Smaczne. Czuć wszystkie przyprawy. Bardzo fajna propozycja na kotleciki z kaszy jarzynianej. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Cześć!